Siemaneczko, witam cię serdecznie, najwspanialszy widzu na YouTubie. I co? Trzeba coś wybrać. Weźmy sobie może... Może to weźmy sobie. Więc gram rankę dzika Urfem. Uważam, że jest to jeden z takich, kurczę, bardziej wymagających playstyli. Takie flexowanie się wokół emblematów, które się dostaje. No i zawsze mnie to gdzieś tam kusiło, dlatego teraz chcę to zrobić, zobaczyć, czy będę w stanie coś z tego wykrzesać. Przekonajmy się, czy da mi to LPczki, czy jednak pobiję po żądrach. Jak wam idzie? Mam nadzieję, że idzie wam coraz lepiej, że wbijacie dywizję szybciej niż ja. Tymczasem widzę tutaj też zalążki Noxusa. Ciekawe, czy Noxus dałoby się grać tak, jak wcześniej się grało. No ale dobra. Mniejsza o to teraz. Zrobimy sobie takie. Wezmę sobie może jeszcze... No kurde, jest Challenger. Może Challengera na razie tutaj weźmiemy. Zobaczymy, o co chodzi. Noxus sobie tutaj odłożę. Tutaj Wojdzik. Bilgewater już w tym momencie nie jest tak atrakcyjny jak wcześniej. Więc może po prostu... No, mógłbym to wziąć. No ale dobra. No i mamy kolejnych, kurde, challengerów tutaj. Czy to jest jakiś sygnał dla nas, że warto to wziąć pod uwagę? Mamy tych challengerów, kurde, spoko, no, znaczy sporo chciałem powiedzieć. Spoko też ich mamy, ale sporo też mamy na stole. Challenger, Ionia, w sumie oba te emblematy byłyby całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że jeszcze nie nagrywałem takich rzeczy na kanał. Mam tutaj też Tytana, zalążek Blasterstera. Może to zdałoby egzamin? No zobaczmy. Oj, losowy, kurczę. Losowy to jest, kurde, no nie fajne, ale no dobra, weźmy to. Zobaczmy, co trafiliśmy. Bastion. Kurczę, to ciekawie. Zroluję to raz. I Targon, okej. Okej. No to może zróbmy sobie ten upgrade'ik, bo to jest bardzo silna jednostka. Zróbmy sobie to w ten sposób na razie. No i wypadałoby coś tutaj zrobić. Zrobimy sobie może Sunfire Cape, bo to jest dobry slam. No i co z tym Targonem? Co z tym Targonem, kurczę, byśmy chcieli tutaj skonstruować? No coś będziemy musieli pomyśleć. Może... Znaczy dobry byłby na pewno Invoker, w ogóle chłopek jaki ma stół. Dobry byłby Invoker z tego wtedy, ale... Ale mi dali zagwozdkę, naprawdę, nie wiem, co z tym Targonem zrobić za bardzo. Ale coś wymyślimy. Coś się z tego stworzy. Okej, znowu mamy Challengera kolejnego. A tutaj mamy Stone. Może to faktycznie byłby Invoker? Z tym, że w to trzeba przepiwotować jakoś. Coś trzeba na razie skleić, żeby ten stół sobie w miarę radził. Ale na razie nie ma za bardzo perspektyw na to. Prawdopodobnie powinienem był tutaj robić Lustika i już hitnąć ekonomię w tym momencie, ale ten Swain, on się wydaje naprawdę, kurde, potężny. Najgorsze jest to, że ja nie mogę wokół niego zagrać, bo nie mam żadnych jego synergii, żeby je aktywować. 2 na 1, ale tutaj jest Rageblade. No i przegrałem. Dobra. W porządku, wezmę więc taką popy. I mamy tutaj troszkę bujeczek. Tą różnicą, że po prostu to nam się nie kombi ze sobą, no. Mamy tego Challengera niby. Wrzucę sobie tutaj Targon. Mamy 6. Jest jeszcze ten strateg. Zastanawiam się, czy to by było lepsze niż... No byłoby lepsze niż Samira. Samira... Co? O Boże, dobra, wbił 5. level i od razu trafił to, okej. Fajnie, nie? W sensie zazdroszczę, bo to taki jasny kierunek od razu jest. W ogóle ten Sunfire Cape to... pali? To podpalenie jest od Sunfire Cape'a, czy od tego? Mam nadzieję, że... Dobra, podpala chyba z tego, co widzę. Ale lustrika mamy. Tyle dwójek, a mimo wszystko mamy takiego pełnego lustrika. No ale spoko. Tak się to potoczyło na początku. Więc my byśmy chcieli tutaj tego Tarika. Bo ja bym chciał się zacząć bawić w ten Targon. Ja zagram tutaj Invokerów z tego. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. W takim razie potrzebujemy Niko, Tarika, tego całego ciupusia wziąłem, dobra jest. Okej. Mamy Invokera. To mogę sprzedać. Wbiję sobie ten level. Korzystam z tych wszystkich pięknych synergii i zrobię tutaj jeszcze Strategist. I wydaje mi się, że to może być to. Na razie wrzucę tutaj jeszcze taki przedmiot. I wydaje mi się, że po prostu przekuwamy to teraz w Winstrika. Najgorsze jest to, że słyszę, że deszcz zaczyna padać i boję się, że to będzie słychać. Ale no jakby szkoda mi przerwać to nagrywanie już teraz, więc jakby przepraszam was za to, że potencjalnie możecie od teraz zacząć słyszeć, jakbym robił fryteczki. Jakby olej strzelał. Mam nadzieję, że nie będzie to drastyczne dla waszych uszu. No dobra, ten Swain całkiem silny. Teraz dostał tę synergię, więc jest naszym tutaj Kerasem. Kerasem, Banderasem. No i tak, słyszę, że coraz głośniej to pada jak na złość. No dobra, mamy tutaj tych Invokerów coraz więcej. Mamy Irelkę, która jest teoretycznie zbędna, ale ma drugi poziom, więc szkoda się z niej tutaj... Szkoda ją teraz sprzedać. Gdybym to zrobił, to miałbym 7, 8. To dalej byłoby za mało. Może dajmy tutaj wiązkę. No ale tutaj jest zadyma. Tu każdy skacze, przeskakuje. Nie wiadomo, kto kogo bije. Na szczęście taki Swain jest kontrol na... takie rogi w tym momencie, ponieważ on jest tak wytrzymały, że one się na nim spalą. Dobra. Tutaj mamy Invokera, więc wezmę. No i tego Targonu tutaj możemy zrobić 4. To będzie 55% więcej heala i shielda. No to w Invokerach to brzmi jak naprawdę potężna rzecz. Teraz pytanie, kto powinien być głównym tankiem w Invokerach? Czy to powinien być Galio, czy Tarik, czy może Niko? Wydaje mi się, że Tarik, a Niko mogłaby być po prostu dodatkowym DPS-em. Dobra, mamy ekonomię. Ogólnie ludzie na streamkach mówią, że Invokerzy są totalnie do dupy. Także może teraz ukażemy perspektywę, że może jednak da się ich zagrać. W ogóle powinienem mieć mega mocny stół teraz. MF-ka level 2 z Juliet Gauntlet to bardzo fajna sprawa. Także przekonajmy się, no chyba winstreaka robimy teraz do 7, a potem będziemy sobie slow rollować. Z takim stołem to myślę, że spokojnie. Tutaj jeszcze jakiś Giant Slayer może by wjechał. Mocny chłopek. A ten Swain jest wytrzymały. On przyszedł tutaj im pokazać, że wytrzymałość jest kluczem do twojego pasu cnoty. Nie wiem, chciałem powiedzieć coś randomowego, co mi przyjdzie do głowy i wyszło coś takiego. Wybaczcie. Może to wziąć. Albo leczenie, bo leczenie mi się łączy z Targonem. O kurde. Mielibyśmy 4 od razu na 2. poziomie. Ale boję się, nie wiem jaką. Dobra, zróbmy to chyba. Jarvixon. I w ogóle mamy nagle Demacię tutaj. Ej, jaka Demacja wyszła z tego? Chłopeczku, co jest? Chłopeczku, co to za Demacja wyszła? Przecież to jakaś oporowa Demacja dobra wyszła. Ej, cieszę się, że to zrobiłem. Mamy prawie 5 Demacji. Dobra, no to gramy Demację jednak z tego spota. Ten Jarvan powinien solo to wszystko zrobić. Dobra, więc tak. Może Demacja plus Targon. Jakie głupie, że ten kurczę Jarvan to solo kieruje teraz. No ale dobra, jest jak jest. Możemy dodać Invokera na razie. Okej, mamy tę Kianę, ona w ogóle nie pasuje tutaj, ale ma 2. level. Więc zrobię tak. I wrzucę to gdzieś. Może tu? Ale się rozpadało, przyjaciele! No i słychać to chyba. Jeśli nie wygram, to sprzedajemy Surakę. Ale ten Jarvix to tutaj będzie robił rzeczy naprawdę. Tylko obrażeń brakuje. Trzeba tę Fiorę ubrać może. I znaleźć Quinn. Żeby oni tego Jarvana zabili, to naprawdę ja nie wiem, co oni muszą zrobić w tym etapie gry. Ale powiem szczerze, że lubię takie losowe gierki, gdzie takie rzeczy się dzieją. Bo to jest wspaniałe. Wtedy jest dużo ciekawiej. Dlatego my teraz chcemy wziąć to. Może się uda. Rwę się do tego już. No i dupa. Nie wyszło. To weźmy sobie plandekę, ponieważ plandeka może mi pasować do Bloodthirstera. A my byśmy chcieli tę Fiorę ubrać. No bo skoro Fiora jest, to trzeba to wykorzystać. Tak samo chcielibyśmy tego Tarika na stół, żeby był Targon. Może tak stanę. No i elegancko. To jest całkiem dobry stół. Jak na ten etap, to myślę, że spoko. Tutaj mają zaje, ale mamy Jarvana level 2 na 3 itemach plus Radian. Przecież to musi być mocne. Dawaj, skacz chłopku, no co ty. Oddaje nam naprawdę dużo czasu. Jeszcze raz, Jarvani. Dobrze. No póki co to ten Jarvan solo to robi. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem po 8 level iść. Demacja 5 nie jest. To jest ważne. Takie. Czy to mi pasuje do czegoś? Chyba nie. To mogłoby mi pasować, jakbym miała Zira. Myślę o tej Sorace, czy ją brać. W sumie to powinna być na stole zamiast karmy, więc wezmę ją. Chłopek taki szczęśliwy z tym Mordekaiserem, a tu nagle taki Jarvan wjechał, nie? No i leci z nim. Jest Kaisa. Kaisa mi się podoba, bo to jest kurde challenger. Wrzućmy to tutaj. Może nie będzie tu jeszcze Demacji 5, ale będzie Kaisa, która wzmocni Fiorę. No i mamy też Bloodthirster. I lepszy sklepik. Mamy Targon jeszcze jeden. Czwarty Targon tutaj wrzucić? No ale co z Kaisą? Oj Boże drogi. Dobra, więc muszę zrobić to. I wrzucić tutaj. Odebrać tego Radianta. No i pójść po 8 level. Na 8 levelu wrzucę na razie Kaisę. Dobrze by było te itemy z Sony na Kaisę wrzucić, zakładając, żebym ją grał jeszcze. Może tylko 3 Demacja tutaj grać. Jarvana, Fiorę plus coś. Plus na przykład Galio, żeby był aktywny Invoker. I zagrać Demacja, Targon, Challenger. Demacja, Targon, Challenger. To by było ciekawe. O kurde. No ale to też dobre jest. Dobra, biorę to. I zrobimy sobie tak jakby level 8 od razu. Dodamy sobie Kaisę i pójdziemy w stronę 8 levela. Bo to jakbym poszedł na 9 jeszcze level, to już w ogóle by było. Mam jeszcze Guardbreaker. Zakładając, żebym go chciał. Tylko czy ja bym chciał taki item? No tutaj fajnie by było pójść po 8, dołożyć Demację, żeby ta Fiora też miała Radiant. Myślę, że od tego trzeba zacząć. Bo jak już w Fiorkę inwestujemy, to faktycznie ona musi coś robić. Nie no kurde, strasznie fajne wynaturzenie nam wyjdzie. Naprawdę, to jest to, co ja chciałem czuć grając Urfa, czyli takie właśnie kombinowanie. Bo w ogóle wyszedł, tak się wkurzył. Szkoda go. O, czekaj. Czekaj. Może tak zrobić? Nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, ale zrobię tak. Aha, zdejmować się dostaje, no tak. To może zrobię takie. No i jest tutaj demacja, którą muszę dorzucić. Spuszuję to tak mocno teraz, bo Fiorka musi mieć jeszcze jednego radianta. No szkoda, że nie będzie miała tytana, ale przynajmniej będzie coś tam biła. O kurde, ciężki matchup. Tu jest taka Fiora ubrana w takie itemy, jakie ja bym chciał. Dobra. A może po prostu wziąć sobie... Nie, nie wezmę kubraczka. Łezka. I zobaczymy, co tu może powstać. Tak naprawdę tutaj nawet Aphelios mógłby coś bić. Ale Apheliosa tutaj wrzuciłem tylko dla synergii. Może niech tak zostanie. No dobra. Więc jest 5 demacja. Dajmy sobie może tak. I co? Guardbreaker? Na Kaisę? To jest tej łezki bym jej też zrobił. Zobaczymy. Ale się szybko wywaliła. Piękne ceceki na Mordekaisera, teraz ona uniknie. Jeszcze ceceki? Nie, nie poszły. Kurde, szkoda. A ten Mordekaiser damage zrobił. Dobra, trzeba się chyba poulepszać. Do Kaisy dwójki, do Fiory dwójki, do Quinn dwójki, do Suraki dwójki. I może ten team wtedy będzie coś znaczył. Dobra, coś się dzieje. Nice! To jest to, czego ja chciałem. Tutaj jeszcze Tarik, Suraka, Quinn, Aphelios. Ale może być tak, że to wystarczy, żeby coś zrobić. Ogólnie zastanawiam się, czy to jest dobre, że ja gram Targon w Demacji. Ten się leczy, no dobra, to leczy się więcej. Ten nic nie dostaje. No ta się trochę więcej leczy. No i to tyle jakby? Dawaj Fiorka! Dobrze! No dobra, jesteśmy w top... ile? To Mordekaiser to jest w ogóle potężny naprawdę. Top 4, tak? Nie, top 5. Na level upie mogę dodać stratega. To jest dobry pomysł? Chyba tak. Ewentualnie Giant Slayer raczej słaby. Strateg to jest dobry, bo cały mój team skorzysta. Więc mógłby jeszcze jakiś Azir wjechać. Okej, kolejny Radiancik. Tym razem poleci na... A może to? Czy to? Antyhila już mam, dobra, biorę to. No z tego bym coś chciał zrobić, może zrobimy to, żeby była generacja bany. No i co? I pozostał mi łuk. Tylko, że ten łuk mi tutaj dużo nie da. Zrobię tak. Mogę jeszcze potencjalnie zdjąć z Sony itemek, ale chyba nie ma lepszego holdera. Fiorzysko kontra Fiorzysko, tylko moje jest pod Demacia, jego jest pod Challengery. No i jest, jego jest lepsze. Tylko że jego ma Tytana. Może to też kwestia tego. Dobra, jesteśmy w top 4. Ja sobie zadaję pytanie, czy ja mogę iść po level 9. No chyba ciężko będzie, bo przegrywam z tamtym chłopeczkiem. Mógłbym tak naprawdę zmienić koncepcję, przejść po prostu w Challengery. Albo poulepszać te rzeczy, no. Czegoś mi tu brakuje w tym stole. Coś tu jest... Czegoś tu jest za mało. Antyheal jest, niby. Ta Kaisa jak bije. Warto było w nią pójść, naprawdę. Nie, dobra, tutaj trzeba wbijać level. Trzeba wbijać level i dołożyć tego stratega. To jest to, co ja chcę zrobić. Mordekaiser, dobra. Chcielibyśmy tego Jarvana tu położyć. Żeby być może cekował to, co jest najfajniejsze. No, ten Mordekaiser potrafi przywalić. Na szczęście dostał ceceki. I to może tutaj przesądzić wszystko. Takie. No dobra, pracujemy nad tym, żeby się przenieść na ten wyższy poziom. Challenger +1. Dużo mi to nie da. Rękawiczki. Albo Blue Buff. Dobra, Blue Buff. Ten Blue Buff mógłby pójść po prostu na Sonę. Albo mógłby pójść na Kaisę. Czy Blue Buff będzie lepszy niż Adaptive? No niech tak będzie. Załóżmy... O Jezus, już się pomyliłem. Dobra, nieważne. No to lecimy w taki sposób. Bo musicie mi wybaczyć. Taka pomyłeczka z mojej strony. Tak się kliknęło. Dobra, przynajmniej będzie szybciej kastować. Ale trochę mniejszy damage. Z tymi challengerami mam problem. Mam z nimi, kurde, ogromny problem. Ciekawie. Może takiego Invokera wrzucę po prostu. Zrezygnuję z tego Targonu na lepsze jednostki. W sumie trzeba się tak late game'owo trochę uzbroić. Może lepszy byłby Xante, żeby kogoś tutaj jeszcze wywalić zamiast stratega. Albo jakoś to połączyć właśnie, ale nie wiem już sam. 60 troszkę daleko. Dobra, coraz bliżej w sumie. Tylko że jak wbiję to takim rzutem na taśmę, to nie będę mógł już nic kupić. Ani przerolować. To jest chyba moja kasa na rolowanie. Trójek raczej nie wbijemy, więc zrobię tak. Tutaj takie. Tarik. Wbijam level. No na razie chyba to lepsze. Nawet mamy item pod niego dobry. Co my tu znajdziemy? Jest Tarik. Kurczę. Ogólnie to tego Apheliosa powinienem wyrzucić zamiast tej Soraki, tak myślę. Jeśli już mam coś wyrzucać. Bo ten Aphelios tutaj po prostu daje synergię. Ja chyba po prostu go wywalam, schodzę z tego Targonu na dwójkę. Wrzucam tego Xante. Jeszcze jest taki Invoker. No dobra, więc... więc zrobimy tak. Będzie więcej synergii. To sprzedamy. No to weźmiemy. I tu jest upgrade'ik, więc zrobię tak. Postawię to tutaj, żeby był większy atak speed. Mam jeszcze łuk dla kogoś, jakby chciał. Może Rice. No i ulepszyć tych chłopeczków, te piąteczki i może mamy jakieś wtedy szanse. Miejmy nadzieję. Bo to jest tak jakbyśmy mieli 10 level w ogóle. Nie no, te challengery mnie robią jak chcą, ja nie wiem. Ten chłop po prostu się przejeżdża po nas. Ale tutaj możemy wygrać. On ma Mordekaisera na trójce prawie, o kurde. Może kurde tak stanąć. No i co? No po tym chłopeczku to ja jadę jak walet. Ale z tym gościem się nie da. Dobra, możemy wziąć tego Ryza i go ulepszyć. Ja bym chciał tak zrobić. Jeszcze jakbym tego Xante ulepszył. Szkoda, że ten Bluebuff nie jest na nim. Uwaga, nie ma. No dobra, ale może być Jackson. Znaczy nie, to jest Adaptive. Znaczy to chyba jest w LoLu Jackson, nie wiem, nie pamiętam. Natomiast on tutaj mu da resy, więc wrzucimy to tu. No i nie wiem. Dobra, róbmy tak. Miejmy nadzieję, że to jest dobry pomysł. Tylko spod tego Jarvana mogłem tutaj trochę rozdzielić, ale dobra. To jest taka mieszanka wedlowska, tutaj jest wszystko na tym stole. Chłopak mnie, nie wiem, roznosi jak chce. No nie jestem w stanie z nim wygrać. Nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby z nim wygrać. Ale mam nadzieję, że gierka się podobała. Dziękuję ślicznie, że jesteś i całuję w cyt.